Dzień dobry, szczęść Boże, witam Was, Mateczek. Tym razem chciałbym przedstawić króciutko w filmie moją bibliotekę do komunikacji ze sterownikami PLC. Kody źródłowe, omówić krótko działanie. A więc tak, biblioteka składa się z trzech plików zaczerpniętych z LibnoDave'a, troszkę zmodyfikowanych. Modyfikacja polegała na tym, że biblioteka LibnoDave była przystosowana do eksportowania swoich funkcji do DLL-ka, do DLL-a. Wszędzie ja pousuwałem te eksporty, wybrałem tylko trzy pliki, ponieważ moja biblioteka miała korzystać domyślnie tylko i wyłącznie z Ethernetu, więc dwa, trzy pliki z kodów źródłowych tamtej biblioteki wystarczyły, aby to zaimplementować. Pliki te wchodzą w skład mojej biblioteki. Są to pliki NoDave, LogH i NoDave H, NoDave C. No to teraz przejdźmy do omówienia poszczególnych tych. Plik nagłówkowy mojej biblioteki składa się z definicji na początek zmiennych typu byte, word i podwójne słowo. Są to zmienne, które jest to trzy rodzaje zmiennych, między innymi dostępnych w sterowniku PLC, oraz funkcji, deklaracja funkcji konwertujących z word na int, który to typ już jest rozumiany przez PC prawidłowo, ponieważ typy PLC word, czy ogólnie w PLC-ku, mają odwróconą kolejność bajtów. Plik nagłówkowy naszej klasy składa się z, właściwie klasa działa jako wątek, czyli dziedziczy po kutriat. Jest jako wątek, czyli nowa komunikacja z PLC-kiem odbywa się za pomocą nowego wątku oraz emisji sygnałów i sygnałów, które z tego wątku zostaną wysłane. Między innymi takim sygnałem jest data ready, kiedy wątek czy nasza biblioteka odczyta sygnał, lub connected, kiedy się prawidłowo lub nieprawidłowo połączy, status w zależności false lub true będzie oznaczało, że zerwano lub nawiązane połączenie. Następnie są funkcje tutaj, które są funkcjami jako interfejsowymi. Mogą być to funkcje jako sloty, ktoś może je wykorzystać jako sloty również. Funkcje interfejsowe, czyli wywołane przez inny program. Write bit, write byte, write word i ten, ustaw bit, skasuj bit i zatrzymaj pobieranie czy komunikację ze sterownikiem, czyli stop triad. Oraz odpowiednio im funkcje są to funkcje, które już działają w wątku. Te funkcje są funkcjami interfejsowymi, czyli jako działają w wątku, w kontekście wątku głównego, a te już działają w kontekście oddzielnego wątku. I teraz tak, ważnym takim kontenerem w tej klasie jest kolejka zadań. Kolejka zadań jest to kolejką QQN, kontenera QT, który składa się z funktorów. Zaraz przejdziemy do konkretnego omówienia, czyli właściwie funkcje rejestrujące, na przykład funkcja writeByte, po prostu doda do kolejki zadań odpowiednią funkcję, która się będzie wykonywała w wątku. No i to jest cały plik nagłówkowy naszej klasy. Oczywiście funkcje, jeszcze funkcja run, która w każdym wątku musi być implementowana. Przejdźmy teraz do pliku z implementacją poszczególnych funkcji. I teraz to, co tutaj się dzieje w funkcji na przykład zapisz byte. Zostanie do kolejki zadań dodany funkcja, która ma być wykonana w wątku z odpowiednimi parametrami. Czyli automatycznie w naszej kolejce znajdzie się obiekt funkcyjny, który powstaje przez zbindowanie funkcji writeByte z poszczególnymi parametrami. Obiekt funkcyjny w tym momencie jest bezparametrowy. Jest to funkcja bezparametrowa i teraz pokażę, jak ją wywołuję. Funkcję tą wywołuję na przykład tutaj. Czyli pobieramy tutaj, dopóki kolejka zadań nie jest pusta, czyli dopóki coś jest zarejestrowane w kolejce zadań, następuje pobranie kolejki zadań oraz wykonanie, przy pomocy tych dwóch to jest wykonanie nawiasów kwadratowych. I w tym momencie opróżniamy ten nasz kontener obiektów funkcyjnych. No i funkcja run jest chyba jedną z głównych funkcji. Mianowicie tutaj następuje stworzenie nowego soketu, połączenie ze sterownikiem PLC na porcie 5. Jeżeli to połączenie się nie powiedzie, no to wiadomo, wyjście, jeżeli się powiedzie, to dalsza część i tu już jest fragment, jak się korzysta z biblioteki NoDave. Mianowicie przekazujemy mu socket descriptor do parametru UDF, no tak jest w manualu tej biblioteki.
Nie będę wnikał. Jeżeli teraz wszystko się uda, czyli nawiążemy prawidłowe połączenie ze sterownikiem, wówczas ustawiamy zmienną oki PLC na true, jeśli nie, to oki PLC na false. I teraz, w zależności od tego, jaka ta zmienna jest, wysyłamy sygnał connected, czyli sygnał, który można potem automatycznie połączyć ze slotem naszej aplikacji. W momencie, kiedy połączenie się ze sterownikiem powiedzie, zostanie wywołany sygnał connected true, jeżeli nie, connected false. No i teraz w tym momencie już mamy, kiedy ten już połączenie się powiodło, pierwszy wątek. Pierwsza pętla while działa do momentu, aż opróżni kolejkę zadań. Są to zadania, które zapisują coś do sterownika, czyli możemy sobie tam wysłać kilka funkcji typu zapisz, ustaw zmienną. Następnie odczytujemy cały blok danych z PLC. Jeśli się powiedzie, no to zmienna oki PLC note error, bo to jest odwrotnie. No i teraz jeśli OK, czyli udało się odczytać, emitujemy sygnał data ready, czyli w tym momencie nasza biblioteka wysyła na zewnątrz sygnał, że dane zostały odczytane i aplikacja może sobie odświeżyć swoją wizualizację. A to jest zwalnianie zasobów. W momencie, gdy pętla główna OKPLC albo stop triad się wywoła, czyli skończy, automatycznie następuje rozłączenie i zwolnienie zasobów i wyemitowanie sygnału connected false. No, w międzyczasie jeszcze tutaj mamy przy pętli, która się odczytuje ciągle, mamy pętlę opóźniającą 500 milisekund. To znaczy, że odświeżanie tego bloku danych odbędzie się co 500 milisekund. No, tu są funkcje konwertujące, które po prostu przeodwracają bajty do formatu rozumianego, z formatu rozumianego przez PLC do formatu rozumianego przez PC. No i to byłoby na tyle z prezentacji biblioteki. Teraz tylko pokażę, jak tą bibliotekę można skompilować, jak na razie tylko pod Windows. Otwórz projekt. Marek. PLC Qt. To jest cały projekt. Pliki node.c to są skompilowane. Tu jest nasz kod źródłowy. No i teraz tak. Budowanie. Przebuduj PLC Qt lib. Mamy aktualnie wersję Relays. O, biblioteka została skompilowana. Kompilacja biblioteki polegała na tym, że ingw, że w katalogu Relays został stworzony plik lib.a, jest to nasza biblioteka. Możemy go otworzyć. W pliku tym znajdują się takie pliki pośrednie. No i to byłoby na tyle. Plik jest gotowy do linkowania statycznego, przepraszam, gdyż tak była pomyślana, gdyż tak sobie zaplanowałem bibliotekę, że to będzie po prostu biblioteka do linkowania statycznego. No i to na tyle. Szczęść Boże wszystkim. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.